Siema, witam was w najnowszej serii na moim kanale. W tej serii postaram się pokazać ciekawe gry, które nie są specjalnie drogie, czyli jeśli gra kosztuje mniej niż 5 euro na Steamie w normalnej cenie, bez żadnych promocji, to znaczy, że warto, że na pewno ją tutaj zobaczycie. A ja postaram się pokazać wam te gry, w które warto zagrać do tej kwoty. Dziś chciałbym zaprezentować wam grę Halo Spartan Assault. Jest to pierwsza gra która pojawiła się w dystrybucji na Steam właśnie z uniwersum Halo. I chciałbym właśnie pokazać, jak to tutaj wygląda, jak ta gra się prezentuje. Więc tak, przede wszystkim tutaj mamy możliwość jakby wybrania broni, którą chcielibyśmy strzelać na początku. Tutaj już troszeczkę przeszedłem, więc mogę sobie tą broń dokupić. Blablabla. Ale skwasiłem, nieważne. Okej. I pierwsza misja na pewno nie jest jakaś tam specjalnie trudna. Można podłączyć pada, aczkolwiek ja mam tutaj problemy z padem. Cholera. To nie był dobry pomysł z tą bronią jednak. Za długo się ładuje. Zdecydowanie za długo się ładuje. Ale sorry, jedno naładowanie zżera mi 25 punktów. Aha, potem go naparzyć, tak? Spoko. W sumie pierwsza misja jest naprawdę banalna. Weźmy sobie jeszcze granaty. A co? Kto bogatemu zabroni? I tak wygląda pierwsza misja. I tak wygląda właśnie ta gra. Przejdźmy do kolejnej misji. Akurat jeśli chodzi o tą grę, to ta gra w pierwszej kolejności wyszła na... A czemu właściwie nie? Wyszła na telefony i tablety z Windowsem 8. Sam osobiście posiadam taki telefon i średnio to śmiga na telefonie. Nie chodzi wcale o jakby jakość grafiki i tak dalej, tylko bardziej o samą kontrolę, jaką mamy nad głównym bohaterem. Niespecjalnie mi się podoba właśnie to, że no ja może mały wyświetlacz, tak, tam niecałe 5 cali, to jednak nie jest dużo. Myślę, że na tablecie gra się znacznie lepiej. No ale gra została przeniesiona z tabletów i telefonów, więc nie możemy się po niej spodziewać aż tak dużo. A w sumie i tak zapewnia naprawdę kilka ładnych godzin zabawy. Jeśli lubicie to uniwersum, jeśli brakuje wam Halo na komputerze i jedyne co możecie zagrać z Halo to tutaj bardzo stary Combat Evolved, to zdecydowanie warto dać tej grze szansę. I to szlak jasny trafił. Co za mały gnój. Przypominam, że akurat wybrałem opcję, w której mam tylko shielda. Co oznacza, że jak wiadomo mi shielda do końca, to już jest po mnie. Cholera. No i dobra. Mine.
bycie, szlak jasny trafił. Żyje głos. Tutaj przydały mi się jeszcze granaty. Wow. Nawet się nie ruszył, no nieważne. No i wbijamy do pelikana i spierdzielamy z planety. I tak to się właśnie prezentuje. To jest dzisiaj pierwsza gra, którą chciałem wam pokazać. Będę starał się też pokazywać jakieś inne gry też z takich, które właśnie nie są specjalnie drogie. Każdy może sobie na nim pozwolić i no jakby nie patrzeć, myślę, że warto znać przynajmniej kilka fajnych tytułów za niewielkie pieniądze. No to slamiłem, nieważne. Tutaj na przykład mamy troszeczkę inną misję. To jest eskorta. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie podchodzić do samochodu, bo możecie coś takiego stać. A to nie jest zbyt przyjemne. Zwłaszcza pod koniec misji. Jeśli chodzi o fabułę, to ja szczerze mówiąc w ogóle się nie zagłębiałem w fabułę, bo... Przecież to tylko gra z komórek. To co tu może być ciekawego? Zdecydowanie powinienem mieć zawsze więcej granatów ze sobą. Oh shit! O cholera!
zauważyłem, że wrogowie raczej niespecjalnie lubią uciekać od granatów. Całe szczęście, że ta tarcza się bardzo szybko regeneruje. Jak widzicie, gra prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Nawet pod względem graficznym nie jest źle. No i cóż, mam nadzieję, że w jakiś sposób was zainteresowałem tą grą. Mam nadzieję, że uda mi się kolejne filmiki też tutaj zamieszczać. No i cóż, dziękuję wam za uwagę. Życzę wam udanej gry. No i zachęcam do zapoznania się ze Spartan Assault. Zarówno na Steam, jak i na telefonie, czy tablecie, czy nawet na Xbox One można tą grę sobie pobrać. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.